Dzień dobry. Dzisiaj przedstawię bardzo ważny naturalnie temat, a brzmi on tak. Motyw nieśmiertelności poety i poezji w utworze Wybudowałem pomnik Horacego oraz w twórczości poetów późniejszych epok. To, co ważne dla każdego maturzysty, to fakt, iż utwory starorzymskiego poety Horacego znajdują się nie tylko w podstawie programowej, ale również w wymaganiach egzaminacyjnych. Można je tam znaleźć pod hasłem Horacy wybrane utwory, ale ja omówię tę twórczość na przykładzie najbardziej znanego wiersza, czyli właśnie Wybudowałem pomnik, znanego także w łacińskiej wersji Exegi Monumentu. Nie musicie jednak znać treści tego utworu. Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje, że uczeń nie będzie w żaden sposób rozliczany właśnie z treści, natomiast musicie umieć interpretować wiersz, znaleźć w nim motywy charakterystyczne dla niego, wskazać je, zinterpretować, ale też wskazać je właśnie w utworach późniejszych epok. Przyjrzyjmy się więc pieśni Horacego, który tworzył w I wieku przed naszą erą w starożytnym Rzymie, a jego poezja stała się jednym z takich fundamentów europejskiej tradycji literackiej. Oto utwór. Wybudowałem pomnik, trwalszy niż ze Spiżu, strzelający nad ogrom królewskich piramid. Nie naruszą go deszcze gryzące, nie zburzy oszalały akwilon, oszczędzi go nawet łańcuch lat niezliczonych i mijanie wieków. Nie wszystek umrę. Wiem, że uniknie pogrzebu cząstka niebyle jaka i rosnący w sławę potąd będę wciąż młody, pokąd na kapitol ma wstępować z milczącą westalką pontifex. I niech mówią, że stamtąd, gdzie Aufidus huczy, z tego kraju, gdzie gruntom brak wody, gdzie Daunus rządził ludem rubaszny, ja z nizin wyrosły pierwszy doprowadziłem nurt eolskiej pieśni, od Italów przebiwszy najpewniejszą drogę. Bądź dumna z moich zasług i delfickim laurem Melpomeno łaskawie opleć moje włosy. Pieśń ta ma charakter autobiograficzny. Horacy przytacza tutaj kilka ważnych informacji ze swojego życia. Mówi więc, że pochodził z nizin społecznych. Ja z nizin wyrosły, gdyż rzeczywiście był synem niewolnika. Przywołuje Akwilon, rzekę przepływającą przez Apulię, krainę geograficzną Włoch, z której pochodził. Wspomina, że wzorował się na eolskich, a więc greckich pieśniach. Wreszcie pojawia się także świątynia Kapitolu, rzymskiego Kapitolu, miasta, w którym on osiąga swoją poetycką sławę. Jeszcze ważniejszy jest autotematyzm pieśni. Jest to więc utwór na temat utworu. Jest to pieśń, której tematem będzie poezja. Jej tworzenie. Poezja, która tutaj jest najwyższą, najważniejszą, najpiękniejszą, najwznioślejszą z wszystkich sztuk i która zapewni swojemu twórcy sławę i uznanie. W wierszu pojawiają się dwa bardzo ważne motywy, które musicie znać. Pierwszy z nich to tak zwany motyw exegi monumentum, czyli wybudowałem pomnik i jest to motyw nieśmiertelności poezji. Ową poezją jest właśnie tytułowy pomnik. Pomnik, poezja pomnik jest trwalsza niż wszystko, co do tej pory zbudował, osiągnął, wytworzył człowiek. Jest wieczna, nieśmiertelna i uniwersalna. Ona oprze się nawet upływowi czasu, pisze Horacy, o mijaniu wieków. I nie pokonają jej też żadne siły natury, na przykład wspomniany tutaj oszalały akwilon. Powtórzę, motyw exegi monumentów to motyw nieśmiertelności poezji. Drugim motywem jest tak zwany motyw non omnis moriar, czyli nie wszystek umrę, i to jest z kolei motyw nieśmiertelności, ale poety. Pisze Horacy, wiem, że nie wszystek umrę, że uniknie pogrzebu cząstka niebyle jaka. Dzięki poezji jej twórca uzyskuje wieczną sławę, nieśmiertelność, uznanie, dumę, poklask, wreszcie pamięć wśród zwykłych ludzi. On nie musi gromadzić rzeczy materialnych. Jego największym osiągnięciem będzie pamięć współczesnych i potomnych i to ona, to właśnie tę pamięć, to uznanie, tę dumę, zachwyt zapewni mu tworzenie tej poezji. Symbolem owego uznania w wierszu Horacego będzie laur, symbol wiktorii, zwycięstwa. Ten laur zwróci się za pomocą poetyckiej apostrofy, a więc bezpośredniego zwrotu do adresata, do Melpomeny, jednej z dziewięciu mus, patronek sztuk, w
tym przypadku patronki tragedii mówi: Melpomeno, tym laurem łaskawie opleć moje włosy. Te dwa motywy, motyw exegi monumentum, czyli motyw nieśmiertelności poezji i motyw non omnis moriar, nieśmiertelności poety, pojawiają się także w twórczości poetów późniejszych epok. I spróbujmy je właśnie tam odnaleźć. Jest ich bardzo dużo. Ja wybrałam te takie najważniejsze i również te, które znajdują się właśnie w wymogach egzaminacyjnych. Na pieśniach Horacego, czyli tak zwanych Carmina, wzorował się nasz renesansowy poeta Jan Kochanowski. W pieśni 24 pisze on właśnie o dwoistej naturze poety, takiej półboskiej, półludzkiej. Pojawia się tutaj też metafora lotu, czyli tego, że poeta ma taką zdolność, taki dar wzbijania się ponad zwykłą, szarą rzeczywistość. Właściwie porównuje tutaj poetę do Ikara, który jest w stanie te granice niedostępne zwykłemu człowiekowi przekroczyć, który jest w stanie się wzbić, wznieść, ma odwagę marzyć. Pisze Kochanowski: niezwykłym i nie lada piórem opatrzony polecę precz, poeta z dwojej złożonej natury, ani ja już przebywać na ziemi więcej będę. Występuje tutaj też horacjański motyw non omnis moriar, przypomnę, motyw nieśmiertelności poety. Poeta Kochanowski parafrazuje mistrza Horacego w słowach: nie umrę, ani mnie Styx nie zamknie od nogami swymi. Przypomnijmy, Styx to rzeka, która przepływa przez Hades, Królestwo Umarłych. Nie umrę, pisze Kochanowski. Nie umrę, ja pozostanę w pamięci potomnych. Ja przetrwam. Jeszcze lepiej horacjańskie pragnienie sławy, uznania, zaszczytu, które poeta osiąga dzięki swoim utworom, widać w słowach. O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie i różnego mieszkańcy świata Anglikowie. Mnie Niemiec, mnie waleczny Hiszpan, mnie poznają. Zwróćmy uwagę, że obydwaj poeci, i Horacy i Kochanowski, przekonani są o własnej potędze, o własnej wyjątkowości, że zależy im na tym przetrwaniu w pamięci potomnych, i obydwoje wyrażają to za pomocą pierwszej osoby liczby pojedynczej, czyniąc te utwory rodzajem takiego poetyckiego manifestu. Po motyw exegi monumentum sięga również romantyczny poeta Juliusz Słowacki w swoim bardzo znanym utworze Testament mój. On również znajduje się w wymaganiach egzaminacyjnych. W tym pięknym, romantycznym liryku, takim poetyckim testamencie, takiej konfesji, takim wyznaniu na temat swojego życia, samotności, braku uznania, pojawia się jednak przekonanie w ostatniej strofie, że zostanie po nim poezja, zostanie po nim coś wielkiego, i że mimo, że jego życie tu na ziemi nie należało może do najszczęśliwszych, że nie doczekał się ani uznania za życia, uznania poetyckiego, ani dziedzica swojego, pisze, żyłem, płakałem, cierpiałem, to jednak zostawia po sobie tę cząstkę wielką, swoją poezję, która zdolna będzie zmieniać ludzi na lepszych. Oto ostatnia strofa. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chleba w aniołów przerobi. Nazywa swoją poezję siłą fatalną, która jest jak greckie fatum, jak przeznaczenie, którego nie da się uniknąć. Ta poezja naznacza nasze życie, a wiele lat po śmierci Słowackiego uczyni z nas, czytających jego poezję, jego potomnych, lepszymi ludźmi. Przeanieli nas, nas zwykłych zjadaczy chleba. Motywy horacjańskie podejmowali twórcy niemal każdej epoki. My spójrzmy jeszcze na młodopolski utwór Kazimierza Przerwy Tettmayera pod tytułem Eviva l'arte, niech żyje sztuka. W tym wierszu Tettmayer przedstawił właśnie taką modernistyczną, młodopolską koncepcję artysty i jego dzieła. Uwielbienie dla poezji, dla sztuki jest już manifestowane w tym okrzyku Eviva l'arte, niech żyje sztuka, która uważana była w epoce młodej Polski za najwyższą wartość,
A jeden z czołowych przedstawicieli tej epoki, Stanisław Przybyszewski, w swoim eseju Konfiteor nazwał nawet ją religią. Sztuka jest religią, której artysta z kolei będzie kapłanem. Tworzenie sztuki czyni z artystów ludzi wyjątkowych, w których, jak pisze Tetmajer, płoną ognie przez Boga samego włożone. Ludzi, którzy pogardzają i mają do tego prawo nędznymi filistrami. Kim jest ten filister? Otóż to jest taki ograniczony mieszczuch, który skupia się tylko na konsumpcji, na takim przeżyciu dnia i nie ma żadnych wyższych potrzeb. Dla artystów nie liczą się pieniądze, liczy się sława i nieśmiertelność. W wierszu pojawia się taki wers: laurów za złotą nie damy korony. Podsumujmy. Wszystkie wymienione przeze mnie utwory znajdują się w podstawie programowej i w wymaganiach egzaminacyjnych. Warto je poznać. Zapamiętajcie dwa ważne horacjańskie motywy. Motyw exegi monumentum, wybudowałem pomnik, czyli motyw nieśmiertelności poezji, oraz motyw non omnis moriar, nie wszystek umrę, motyw nieśmiertelności poety. Ten temat przyda Wam się także, kiedy będziecie rozważać w wypracowaniu na przykład rolę sławy i uznania bohatera, rolę jakichś najważniejszych wartości, jakichś priorytetów w życiu bohatera, dla których może być to na przykład tworzenie właśnie poezji, bycie artystą. Oraz także do takich rozważań, jaką rolę poezja w ogóle odgrywa w epokach literackich. Utwór Horacego może być także doskonałym kontekstem, kiedy na przykład będziecie analizowali fragment wielkiej improwizacji z Dziadów części trzeciej Mickiewicza i tę kreację bohatera romantycznego Konrada, który w swoim wielkim monologu kierowanym między innymi do Boga mówi, że on jest Bogu równy, że on jakby potrafi Bogu spojrzeć w oczy, że jest równie wielki jak on. A dlaczego Konrad ma takie przekonanie? Właśnie z tego powodu, że jest poetą, profetą, że on tworzy, że jest twórcą, zwraca się do Boga tymi słowami: ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę. Cóż Ty większego mogłeś zrobić, Boże? Ty, Boże, tworzysz nieśmiertelność, ale i ja ją tworzę własnymi utworami. I w tym momencie Horacy będzie znakomitym kontekstem właśnie do tych rozważań dotyczących Konrada, poety, profety, buntownika, naszego romantycznego Prometeusza, który wygłaszał wielki monolog do Boga. Dziękuję.